tej chwili zgłosił, że cztery fotele pokoju popłynęły dźwięki. Z lewej strony weszła do niego i skierowała się w stronę. Skierowała się w stronę. Nastawiła się. Gdzieś tam wskaźnik pokazał kolejną. Coś zatrzeszczało i egzorcysta pomyślał, że chyba przejechali przez godzinę. Muzyka grała teraz bardziej. Już nie trzeba to grać za wytrzymałość. Zarytek w tym kraju. Za 15 tysięcy złoto. I po co ja mam nagrywać kolejną płytę? Kto to kupi? I w ogóle, co ja mam właściwie jeszcze do powiedzenia? Myślałam. Alicja głęboko westchnęła. Podniosła pilota i skierowała go w stronę. Kochani, jestem! Dzień dobry. Wiem, że długo, wiem. Przepraszam. Kosmetyczki? Nie, byłam w sklepie i mam dla was niespodziankę. Uwaga. Ja wiem. Może wydawać się, że zwariowałam, ale te jajka do mnie przemówiły. Za długo stałaś w korku. Gdzie masz swoją zabawkę? Jaką zabawkę? No tą, no. Twoją ulubioną. Nie, zabawka. Proszę, to dla ciebie. Będzie pracy, rozumiesz? To dla ciebie. Nie będziemy tego iść na surowo. Nie, stop! Wpisz kod, który tam jest napisany. Kod? Kod. Kod. 3G. Z3G. A... 8853. No, do tej pory było tak, że mama mówiła, a teraz przemówią do was. Jajka. Brawo. Nie mam, tylko jajko. A jaki piękny był z niego widok. Wzrok właściciela mógł się swobodnie ślizgać po całej dolinie. Na lewo widać było wysadzaną drzewami drogę do huty. Dalej majaczyła kapliczka stojąca na rozstajnych drogach. Przed nim w dole leżały Wojsławice. Za plecami Jakuba wznosił się niewielki pagórek, a dalej był las poprzecinany licznym. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na konferencję, tak naprawdę na śniadaniu przemiłym. Mam nadzieję, że Państwo się dobrze będziecie czuli. Ja nazywam się Artur Wolski, jestem kawalerem. Proszę Państwa, proszę przywitać fantastyczne osoby, Marcin Beme z Audioteki. Marcinie, zasiądź tutaj, i Anna Wojciechowska, firma Older, produkująca jaja sokołowe. Ja dzisiaj reprezentuję Entropię Słowa i Państwo widzieliście scenkę, która odgrywa takie zwyczajne polskie śniadanie, gdzie siedzi ojciec kochający dwie dziewczynki i mama, która ciężko pracuje na zakupy, przynosi jajka i nagle na tych jajkach znajduje pewną niespodziankę, mianowicie kody, które można ściągnąć i można posłuchać sobie wybranego fragmentu książki, nawet książek. Proszę Państwa, tam się ukrywa dwoje moich przyjaciół, Ola i Tomasz, którzy są właścicielami firmy Older, i Marcin Beme, którego poznałem niedawno, znamy się rok, ale bardzo intensywnie. I powiedziałem im o takim pomyśle, jak o wielu pomysłach, próbując zarazić innych. Mianowicie, ja mam pomysł, wy macie jajka, wy macie książki, zróbmy coś. I myślę sobie, że naprawdę mówię z wielkim wzruszeniem, że dziękuję, i to jest taka okazja wyśmienita, żeby wykrzyczeć do mediów, dziękuję za tak szalony pomysł, bowiem, proszę Państwa, nie jest tak prosto namówić firmę, która rezygnuje z utargu, ściąga maszynę ze Szwajcarii, rezygnuje z różnych napisów, które tam muszą być na tych jajkach, i zgodziła się, żeby wyprodukować specjalnie te pudełka, tak one wyglądają, ze specjalnym layoutem. Potem, żeby na tych jajkach umieścić tą szwajcarską dokładnością i szwajcarską maszyną. Dobrze to wszystko mówię, tak? Ola, Tomasz, dobrze opowiadam? Aniu, przepraszam, że tak. Tutaj są te kody, Państwo będziecie mogli zobaczyć. I w końcu Marcin, który wynegocjował przede wszystkim z wydawnictwami, wynegocjował aktorów, zaprosił ich do tego działania i mam nadzieję, że przez pół roku na setkach tysięcy pudełek. Będziecie mogli Państwo ściągać i słuchać sobie fragmenty książek.
to Marcin już powie dokładnie, które to książki, jak to wyglądało. To już. Dziękuję, Artur, pięknie. Mili Państwo, rzeczywiście akcja jest dosyć niezwykła. Z Arturem się rzeczywiście znamy krótko, ale intensywnie. I Entropia, słowa kierowane przez Artura, wymyśla bardzo fajne akcje. A ta dla nas, dla Audioteki, jest niezwykła, ponieważ my od końca 2008 roku, praktycznie od początku 2009 roku robimy wszystko, żeby Państwa rozmiłować w słuchaniu książek. Natomiast połączenie tego z tak podstawowym produktem, jakim są jajka, no chyba nigdzie na świecie jeszcze nie zdarzyło i ogromnie się cieszę, że możemy być tego częścią. Kto z Państwa słucha audiobooków? Jedna ręka w górę. Pani, dziękuję. O, druga, trzecia, czwarta. No, coraz lepiej. Ale mam nadzieję, że po tej akcji następnym razem będą wszyscy poniosą ręce. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że dwa słowa oddam jeszcze, że tak powiem, produktowi bazowemu, na którym wszystko się dzieje i oddaję głos. Dzień dobry, Anna Wojciechowska jeszcze. Bliżej mikrofon. Bliżej? Zupełnie nie jestem przyzwyczajona, bo zajmuję się raczej na co dzień innymi sprawami, jajka. Cieszę się, że mogliśmy się włączyć w tak niezwykłą, fajną akcję promującą czytanie. Bardzo dziękuję Entropii, dziękuję Audiotece, bo razem to wszystko stworzyliśmy tak naprawdę. Ja powiem tylko tak, że to nie jest pierwsza akcja społeczna, w której ferma Oldar Jaja Sokołowa bierze udział. Jeden grosz od jaja i akcja Skrzydła z Caritasem, pomagamy najbiedniejszym dzieciom. Śniadanie na trawie z TVN-em. Wiele pomysłów, które jeszcze nadchodzą i którymi mam nadzieję zaskoczymy Państwa. Natomiast teraz ta akcja, tak jak wspomniał już Artur, te jaja są już w sprzedaży. Włączyła się z nami na dzień dzisiejszy hipermarket, sieć hipermarketów Real. Te jaja są tam, można je kupić. Ta akcja jest akcją cykliczną. Mamy nadzieję, że inne sieci również się włączą, żeby promować z nami razem czytanie. O. Tak? O, świetnie, przekazuję. Bardzo dziękuję. Ja chciałam wszystkich zaprosić na śniadanie, które przygotowuje mistrz Piotr. Naprawdę smaczne jadłam, spróbowałam. To nie jest ściema, to jest naprawdę. Tak, to prawda. Wszystko jest tu prawdziwe. Proszę Państwa. Zapraszam. Życzymy Państwu smacznego. Proszę się czuć jak u siebie w gościach.